4 maja około godziny 12.30 służby ratunkowe zostały wezwane do nieprzytomnego mężczyzny w jednym z obiektów po zakładzie Bielbaw przy ulicy Strażackiej w Bielawie. Na miejscu zdarzenia pracowała Państwowa Straż Pożarna z Dzierżoniowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Bielawy, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Zespół Ratownictwa Medycznego ze Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. Ostatecznie pacjent został przetransportowany karetką do szpitala.